wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Tu jestem ja, a tam z tyłu Oliwia. Idziesz do nas czy nie? Idę. Już od rana bawiłyśmy się w żłobek. I w tym żłobku Oliwia narysowała businy. I jest ich aż 7. Sami ocencie, który z nich jest najładniejszy. Według mnie ten w środku, czyli makaronik. Oliwia wzorowała się na tej butelce, bo tutaj są takie jedzeniowe pusiny. Bardzo ładnie Ci to wyszło. Ocencie, który jest zdrowy, jest najładniejszy. A według Ciebie, który jest najładniejszy? Po prostu masz talent. Zazdroszczę Ci, że tak pięknie umiesz malować. Czy Ty masz dzisiaj pomysł na nasz challenge, na nasz dzisiejszy dzień? To znaczy nie musi być challenge, po prostu, co my byśmy mogły nagrywać dla naszych widzów? Wiem, 20. Już się boję. Godziny jestem z syrenką. Ale mnie zdziwiłaś, Ty tak serio mówisz? Ty dzisiaj chcesz być syreną? Ja myślałam, że takie wyzwanie nagramy, jak pojedziemy nad morze. Że dopiero tam stworzymy taki odcinek, a Ty już chcesz dzisiaj to nagrywać? Jak sobie życzysz, bo w sumie na te wakacje to zanim pojedziemy, to jeszcze troszeczkę czasu minie, bo chcemy, żeby była Twoja rączka zdrowa. W takim razie zaczynamy ten challenge, Wy koniecznie zostańcie z nami do końca tego filmu. Pamiętajcie zostawiać łapki w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo filmy dodajemy codziennie w czasie wakacyjnym o 8:30. Ale zakładamy tą perukę czy nie? Według mnie nie, ale Ty chyba chcesz tą perukę założyć, czyli byś była Arielką. Tu jest nawet taka ładna rozgwiazda. Będzie Ci w niej gorąco, decyzja należy do Ciebie. Ja już naszykowałam takie piękne, słuchajcie, gadżety. To jest naszyjnik z perełkami, który dzisiaj idealnie będzie pasował do Twojego syrenkowego dnia. Jest bransoletka z muszelką i kolczyki. Nie będę tej peruki zakładać. Jak chcesz, to możesz ją założyć na chwilkę. I mamy sukienkę, którą również miałaś na swoich urodzinach, bo my uwielbiamy klimat morski, uwielbiasz syrenki. Jakoś się zmieściłam. A, bo Ty miałaś wtedy gips. Jakoś udało się przełożyć Twoją rączkę. To wskakuj w swoje ubranka i od teraz do końca dnia będziesz syreną. Czy jesteś już gotowa? Zapraszamy! Wow, ale Ty ładnie wyglądasz. To teraz będziesz miała dylemat, które spinki założyć. Czy te syrenkowe, czy muszelki? Muszelki. Już jesteś taka zdecydowana? Od razu wierzy, że to mają być muszle? To zmieniamy stylizację, w sensie spineczki. Przepraszam, chyba Cię pociągnęłam. Pomogę Ci jak chcesz. Nasza syrenka już jest w 100% gotowa. Teraz musimy się zastanowić nad tym, co takie syreny robią w ciągu dnia. Bo ja nie wiem. Ogólnie to pływają, ale oprócz tego to co jeszcze robią? Przynieś... Niestety nie możemy iść na basen, bo Ty masz ortezę. A może przyniesiesz taki piasek? Mamy piasek kinetyczny, ale muszę iść po niego do piwnicy. Masz rację. Jest z Tobą. To chodźmy. Zapraszam na łóżko, usiądź sobie wygodnie i założymy takie oto syrenkowe sandałki. Jesteśmy z powrotem, wszystko mamy, a w tej tajemniczej walizce kryje się co? Tudum, tudum, tudum! Piasek kinetyczny! A co to jest, koło ratunkowe? Piłka plażowa. Tylko kto ją nadmucha? Ja czy ty? Muszę się Wam pokazać w tych czerwonych włosach. Okropnie wchodzi mi ta peruka w oczy. Chyba nie jest mi do twarzy. Sami ocencie. Teraz możecie pisać w komentarzach, czy jestem ładniejsza w tych włosach, czy nie. Albo w jakim kolorze byście mnie widzieli, jakbym miała zafarbować włoski. Oliwia pewnie by mi dobrała jakiś fioletowy odcień. Tak? Miałabym mieć fiolet na głowie? To muszę się nad tym zastanowić. Oliwia tworzy tutaj plażę. Mamy łódkę. Możemy tutaj ją wbić. Niech sobie pływa. Mamy wiadereczko, tylko czy jest szpadelek? Jest. Gdzie? A, tutaj masz. I teraz czujmy się, jakbyśmy były nad morzem. Ja już się nie mogę doczekać wakacji. To znaczy są wakacje, ale ja już bym chciała pojechać na urlop. Chciałabyś pojechać? Bardzo, a Ty nie?
byśmy sobie zbierały muszelki, byśmy chodziły na gofry, na zachody słońca. Uwielbiam szum morza, plaże, tylko żeby była też ładna pogoda. To jest najważniejsze. A tu mamy takie literki. Jak byłaś malutka, to Cię uczyłam właśnie literek i wyciskałaś sobie różne napisy. Teraz możemy coś napisać. Tylko co? Może Oliwia i mama? Napiszmy syrenka. Oliwia kończy napis, tylko K jest w drugą stronę, ale nic się nie stało. Za to ja już dołożyłam piasku i zrobimy na zdrówko. Zrobimy babeczkę. Czy się uda, czy się uda? Chwila prawdy. Jaka ładna! Ekstra wyszło! I widzicie, w ogóle nie trzeba wychodzić z domu, żeby się dobrze bawić. To znaczy, mogłybyśmy iść do piaskownicy, ale jest strasznie gorąco, więc jednak zostaniemy w domu. Na pewno wyjdziemy na plac zabaw, ale to dopiero po południu. Syrenko, a ja coś jeszcze znalazłam. Czy chcesz wiedzieć, co tutaj jest w środku? Zobacz, ile mamy muszelek! To są wszystkie muszelki, które nazbierałyśmy w tamtym roku nad morzem. Możemy je tutaj dołożyć. Ja ukryję jedną muszelkę pod wiaderkiem. Widziałam to. Ja wiem, że widziałaś, ale ja chciałam ją ukryć. To będzie skarb. Jak ktoś go znajdzie, to będzie miał szczęście. Bo może później przyjdą do Ciebie jakieś koleżanki. Więc to jest też fajna forma zabawy, żeby ukryć muszle w całym domu i kto najwięcej zbierze muszelek na przykład w ciągu 5 minut, ten wygrywa. A jakiś czas temu w kinach grali bajkę Mała Syrenka. Chciałabyś iść na tą bajkę do kina? Nie. Nie, a dlaczego? No bo się boję. Czego się boisz? Oliwia oglądała zwiastun i już ten zwiastun Ci się nie spodobał, bo Ty lubisz takie spokojne bajki, a nie takie, że się dzieje coś złego, bo jakiś czas temu u swojej babci oglądałaś Smurfy i tam było coś w tym stylu, że Gargamel zamknął smurfetkę, czy ona się w kogoś zamieniła i od tej pory powiedziałaś, że już nie chcesz oglądać Smurfów, bo się boisz. Za to mam pomysł inny. Możemy sobie włączyć, gdzie jest Nemo, chociaż to też może Ci się nie spodobać, bo Nemo też się zgubił. No to nie wiem, pomyślimy jeszcze nad tymi bajkami. Syrenko, powiedz mi, czy sprzątamy ten bałagan, czy jeszcze chcesz się tym bawić? Sprzątam. To musisz mi pomóc, ok? Wiesz co, przypomniały mi się Twoje urodziny, które były w czerwcu. One też były w klimacie morskim, miałaś przepiękny tort, były fajne balony i dobra zabawa. Oli, idziesz do mnie? Nadmuchałam piłkę plażową, możemy sobie zagrać, chcesz? O, biegnie moja syrenka! Proszę bardzo! A tam na biurku już naszykowałam kilka rzeczy, ale to zobaczysz później, dobra? Nie pamiętasz, co to jest? No dobrze, to Ci teraz pokażę. Nasze pamiątki! Tak, to są nasze pamiątki z wakacji! Ty je w tamtym roku wsadziłaś do tego pudełka i dzisiaj wyjęłam, żeby Ci pokazać, że zobacz! Masz taką przypinkę z napisem Oliwia z muszelką. Uwielbiałaś ją zakładać, a ten łańcuszek to Ty nosiłaś przez kolejne 2 miesiące, jak go kupiłaś. Tu wybrałaś sobie bryloczek, który nawet nie jest odpakowany. I to jest jakaś gra, ale ja nie wiem, jak w to się gra. A do tego są jeszcze takie gadżety i kolejne muszelki. Tu jeszcze znalazłam bursztyny. To są akurat magnesy. A to są muszle od naszej Wicki, która nam je przysłała z Włoch. O! Jaki pierścionek! Dzisiaj będzie Ci pasował idealnie, tylko on jest pewnie bardzo duży, to może sobie załóż na kciuk. Ma syrenkę! Ja jeszcze się zastanawiałam, co my w pokoju mamy syrenkowego. I oczywiście pierwsze, co mi przyszło na myśl, to są te przecudowne, przepiękne pędzle. Jest Pusin, tak, Syreno, Pusin! A może ja Ciebie przerobię na Pusina? Ja Ciebie, bo ja lepiej umiem robić Pusina. Że ja mam też być Syreną? Nie. Bo ja nie mam ogona, bym musiała sobie coś kupić. Ale Ty będziesz Pusinem. A Ty będziesz Syreno Pusinem, co Ty na to? Okay. Domaluję Ci wąsy, troszeczkę Cię przerobimy na kota. A mogę ja sama zrobić sobie Pusina? Możesz sobie sama zrobić makijaż, pewnie o to Ci chodzi. Nie ma problemu. Ale numer, Oliwia będzie Pusino Syreną. A jak myślisz, jeszcze mi powiedz,
czy są takie prawdziwe syreny, czy nie? Takie prawdziwe, prawdziwe, które pływają w oceanach. Chyba nie. Nie, pewnie, że nie. To jest postać stworzona do bajek. O. A jak byś nazwała pana syrenę? Jest coś takiego? Syren. Syren? Może i tak. Proszę, trzymaj czarną kredkę. Ja ci podam ten twój kuferek, bo tutaj masz lusterko. I położę ci tutaj na biurku, czy tutaj na łóżku? Gdzie ci będzie wygodniej? Tutaj. Tylko trzeba to, będzie trzeba. Proszę, ale jestem ciekawa, jak ci to wyjdzie. Tu musisz wziąć to do góry. Nasza syreno pusinka się maluje, a ja w międzyczasie wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, jakiś rysunek albo drobiazg, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. Jakbyś chciała, to jeszcze ci dorzucę pędzlem. Możesz się jeszcze pomalować cieniami do powiek. Tylko jeszcze tak. Możesz zrobić wszystko. Pamiętaj, że to się zmywa. To jest tylko zabawa. Ojej, to ty sobie robisz czarne brwi? Ale będziesz wyglądała. Albo... A jeżeli chodzi o cienie do powiek, to proponuję takie odcienie morskie. Ej, a może to sobie zmyjemy, co? Zmyjemy, zmyjemy. Bo jednak te brwi wyglądają kiepsko. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. Zapraszam pusino syrenkę! Idzie do nas! Tudum, tak wyszło. Czy jesteś dumna z tego, jak się pomalowałaś? Podoba ci się? O, bardziej o to mi chodzi. Czy efekt jest taki, jak chciałaś? Chyba tak. To mam dla ciebie prezent, niespodziankę. Tajemnicza muszla, w której nie powiem ci, co jest, tylko czy ty będziesz umiała ją otworzyć, bo jeszcze w tamtym roku miałaś problem z tym opakowaniem. Mam ci pomóc? Kombinuj. To w tą stronę, a to w drugą stronę. Na pewno się uda, trzymamy wszyscy za ciebie kciuki. Otworzyłaś! A w środku, kochana, znajduje się pierścionek z rybką. Taki oto. Tak, to jest ryba. I bransoletka z muszelkami. Ją nosiłaś też rok temu. Kupiłaś sobie ją nad morzem i to była twoja ulubiona bransoletka. Jak chcesz, to możemy ci założyć, czy nie? Nie, bo już masz dzisiaj tą. To już wystarczy. Obawiam się, że ta piłka zaraz pęknie, jak będziesz na niej siadała. Tak. Powiedz mi, bo ty teraz jesteś kotosyrenką. Czy koty lubią wodę? To znaczy, nie wszystkie, ale... Ale ty lubisz. No. Pusiny lubią. To ja naleję do miseczki wodę, ok? Ok. Wszystko mamy naszykowane, wlałam gorącą wodę, to znaczy gorącą, ona jest po prostu ciepła. Przygotowałam też ręczniki papierowe i dałam Oliwi syrenkę, która zmienia kolor pod wpływem ciepłej wody. Ogon powinien zrobić jej się biały, także testujemy, czy się uda. Wow, jest magia. Tylko jak ją teraz zdejmiemy? Normalnie musisz włożyć rączkę, przecież tą prawą masz sprawną. Tylko tej lewej nie możesz wkładać tak do wody. To znaczy możesz, ale to wtedy trzeba by było zdjąć ortezę. Zobacz, zupełnie zrobiła się inna syrenka. A jak włożymy ją do zimnej wody, to ogon znowu będzie niebieski. A ciekawe, co się stanie, jak ją wytrzymy. No to wytrzyj. Przetestujemy. Ja myślę, że też wróci do swojego koloru. Znowu będzie niebieska, wiesz? O nie, ona już się robi niebieska. Wycieramy naszą syrenkę. Jak chcesz, to do wody możesz sobie wrzucić takie muszelki. Te takie większe. O! Kilka, ej! Skąd ja ją mam? Właśnie nie pamiętam. Albo dostałaś ją od babci, albo od Wicki. Bo tutaj te muszelki mieszkają wszystkie razem. Są powrzucane, więc ja już nie wiem, jaka muszelka jest od kogo. Syrenko, czemu ty wchodzisz do wody? Nie, no tego to się nie spodziewałam po tobie. To ja muszę jeszcze przynieść jakiś ręcznik. To są ręczniki papierowe. To trzeba przynieść porządny, normalny ręcznik. Jak chcesz, to wejdź sobie do tej miseczki, tylko bądź ostrożna, żebyś się nie przewróciła. A ja wyjęłam dosłownie przed chwilą książeczkę Albika, bo przypomniało mi się, że dostałaś taką na urodziny i to są morskie opowieści. Najbardziej podobała ci się taka strona, na której była syrenka. Zaraz mam nadzieję, że ją znajdę. To jest taka pod koniec. Pod koniec. O. I wezmę pióro. Syrena.
i powiedziało, że to jest syrena. Wszystko się zgadza. Jak już mojej syrence znudzi się pływanie, to zapraszam na poduszkę. Specjalnie dla Ciebie wyjęłam taką w kształcie koła ratunkowego. Także dalej jesteśmy w klimacie morskim. Jeszcze chciałabym się Ciebie podpytać, co według Ciebie jedzą syreny? W końcu syrena to jest pół człowiek, to może je takie normalne rzeczy. Tak? Dobra, to potem... Ale ciekawe, co puszyny jedzą, bo ja jestem syrena. Mleko. Mleko, myszki, może takie rzeczy typowo co koty. Nie wiem, ja miałam plan zabrać Cię dzisiaj do cukierni. Możemy iść na lody. Morskich lodów nie ma, ale możemy zawsze kupić w kolorze niebieskim, żeby się kojarzyły z wodą. Trzymaj poduszeczkę. Ja jeszcze się chciałam Ciebie zapytać, jak Ci się podoba bycie syreną? Fajnie. Bo ja Ci pozazdrościłam i coś mi się wydaje, że jak pojedziemy nad morze, to wtedy ja będę miała taki challenge. Nie. No to my możemy być syrenkami. Ja i ty. Ja powtórzę. Rodzina syrenek. Tak w ogóle to Oliwia tutaj w tej misce w wodzie taplała się przez 2 godziny. I nareszcie z niej wyszłaś. Więc pora odpocząć. Czas na pozdrowienia, których mamy mnóstwo. Bardzo dużo. Zaczynamy. Pierwszą osobę, jaką chcemy pozdrowić, to jest Beata, która ma 10 lat. Wysyłamy Ci buziaczki. Pozdrawiamy Olek Kurek 8441, Hannę Wysokińską, Marysia Kalinko 6264, taką masz nazwę konta. Pozdrawiamy dziewczynkę o imieniu Ola Tycholska i też ma złamaną rękę ta dziewczynka. Ojeju, tobie to wysłałem po 3 buziaczki, oby Ci rączka jak najszybciej wyzdrowiała. A ja więcej dam buziaczki. Jeszcze więcej? Jakbyś mogła to się odrobinkę podnieść, żeby Cię widzowie widzieli, albo sobie tą poduszeczkę podłóż. No dobrze, pozdrawiamy. Oliwka 95. Julka Starczyna ma 5 lat, ogląda nasze wszystkie odcinki, jest nam bardzo miło. Julciu, do Ciebie też leci buziaczek. Pozdrawiamy Małgosię, która ma 9 lat i kocha tak jak my pusiny. Pozdrawiamy Monikę Jackowską plus jej siostrę. Kolejne pozdrowionka lecą do Aleksandry Lorent. Pozdrawiamy Amelkę, która prosi o pozdrowienia dla przyjaciółki Michasi. Czyli w sumie pozdrawiamy Michasię i Amelkę. Obie Was dziewczyny mocno całujemy, wirtualnie. Pozdrowionka lecą dla Helenki Bogielczyk z Łuszczanowa. Ta dziewczynka ma 5 lat. Buziaczki. To jestem o jeden rok starsza. Pozdrawiamy Przemek Hryszko 9598. Piotr Karepin 2541. Najlepiej, żebyście pisali do nas w komentarzach, jak macie na imię, ile macie lat i skąd jesteście. To by było super. Pozdrawiamy Julkę i Wojtka Galińskich, którzy codziennie czekają z niecierpliwością na nasze odcinki. Zapewne jesteście rodzeństwem, ale dajcie znać. Pozdrawiamy Edytę Bogielczyk. Do Ciebie też leci buziak. Oliwie, która ma 9 lat i jest z Częstochowy. Małgorzatę Frąckowiak i ostatnie osoby, które pozdrowimy, to są siostry Ania i Zosia. I to są nasze nowe widzki, super dziewczyny, że nas oglądacie. Mamy nadzieję, że zostaniecie dłużej na naszym kanale. Do Was też lecą buziaki. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Coś mi się wydaje, że wyszedł dosyć długi. Ja nie wiem jak to się dzieje. Zawsze sobie planuję, żebyśmy nagrywały odcinki takie max do 10 minut, a zawsze wychodzi nam więcej. Tyle mamy rzeczy Wam do powiedzenia, tyle mamy energii, że po prostu nie możemy się zmieścić w tych 10 minutkach. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć do naszych widzów? W takim razie dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję i klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, całusy 102.